Gwardia Ludowa, Świerczewski, Nowotko i inni podobni im bohaterowie ulic odejdą w zapomnienie. Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę, która nakazuje samorządom usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go. Według autorów projektu ustawy w Polsce jest około od 1200 do 1400 właśnie miejsc, które upamiętniają komunizm. I na ten temat sobie dzisiaj porozmawiamy w programie Dlaczego tak, dlaczego nie? Witam gości. Dorota Konieczny-Simela, już nie Platforma, a Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców. Ale to jest klub, to jest nazwa Klubu Radnych, Samorządowa Klubu Radnych. Inicjatywa Mieszkańców. Tak. Witamy serdecznie. Tomasz Wrona, Mysłowickie Porozumienie Samorządowe. Dzień dobry Państwu. Wojciech Chmiel, my to Mysłowice. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość, Mariusz Wielkopolan. Dzień dobry. To może pierwsze pytanie, którym rozpocznę. Zmiany nie będą natychmiastowe, bo ustawodawca dał samorządom rok na uporanie się z pamiątkami komunizmu. To ja zapytam tak, lepiej późno niż wcale? A propos tych zmian? Wydaje mi się, że już dawno powinniśmy te sprawy mieć rozwiązane. I brakowało chyba tylko jakiejś woli politycznej, żebyśmy te sprawy załatwili. Patrząc też na historię i na tych ludzi, którzy poświęcili swoje życie właśnie dlatego, aby tych ulic nie było, tych symboli, tego totalitarnego systemu w naszym kraju nie było. Mhm. Ale jest też druga strona medalu, bo w zasadzie przez ostatnie 20 lat bardzo duża część takich właśnie symboli została zlikwidowana. Przecież mieliśmy ulicę Świerczewskiego, który był tu wspomniany. Dziś jest to ulica Armii Krajowej, takich ulic można przytaczać więcej. No chociażby księdza Bończyka obecnie to była też ulica sławnego, krwawego Feliksa Dzierżyńskiego. W związku z tym w Mysłowicach w zasadzie dawno już zrobiono z tym porządek, aczkolwiek no, jakieś tam pojedyncze, malutkie rzeczy zostały. No i tyle, nie? Mhm. Ja, jeśli mogę, bo tak się zastanawiałam, jak już pan redaktor zaprosił mnie na to spotkanie w szacownym gronie historyków i reprezentanta partii rządzącej. Otóż ja się zastanawiam, bo tak właściwie ja nie sądzę, żebyśmy weszli w jakąś polemikę, bo co do zasady ja się też zgadzam. Niepokoi mnie to, o czym powiedział Mariusz przed chwileczką, że nie było woli politycznej. Ja nie wiem, a były jakieś poprzednio próby, żeby jeszcze dalej iść z tym uporządkowaniem. Tak naprawdę to gminy miały wziąć na siebie ten ciężar i sukcesywnie, o czym powiedział Tomek, gminy to robiły. Zastanawiam się, bo ja na przykład już spotkałam się z pytaniem, a co w Mysłowicach, bo jakby jak daleko pójdziemy z tymi zmianami, a co w Mysłowicach z ulicą 27 stycznia? No bo historycznie data wyzwolenia obozu w Auschwitz, ale przecież przez Rosjan. Czy to też będzie, czy to też jakby, jak daleko się zapętlimy w tym, w tej negacji historii? Bo to, co mnie najbardziej będzie chyba zastanawiało, jak my mamy młodzież uczyć historii, absolutnie wszystko z tej historii wykluczając. Nie wiem, czy to tak ma zadziałać, ale takie zagrożenie zaczynam dostrzegać. Choć może z drugiej strony sam powrót do tematu spowoduje, że dostrzeżemy, że gdzieś tam jeszcze te pozostałości funkcjonują. No bo ja na przykład, prawdę powiedziawszy, no może nie przykładałam do tego aż tak dużej wagi. Ja myślę, że no problem jest ważny, ale nie najważniejszy dla mieszkańców. Przede wszystkim liczą się chodniki, wystrój tego miasta. Myślę, że po tylu latach od upadku systemu socjalistycznego bądź komunistycznego, bo tu też będą spory, jak gdyby dla mieszkańców, czy mieszkają akurat na Gwardii Ludowej, czy na ulicy Witolda Pileckiego, a będą mieli dziurawy chodnik, rotmistrza, dziurawy chodnik czy ulicę, to ta nazwa nie ma tak istotnego znaczenia. Lepiej jakby mieli dobry chodnik i myślę, że samorządy tego nie przespały, tylko nie było to najważniejszą kwestią, z którymi te samorządy musiały się zmierzyć. Ja bym się z częścią zdania tutaj radnego zgodził, gdyż mieszkańcy jednak interesują się losami miasta, dzielą sprawy na bardzo ważne, mniej ważne i ważne. Ta sprawa również jest ważna, choćby tej ulicy na przykład Gwardii Ludowej, gdyż to mieszkańcy mi zwrócili uwagę, że taka jeszcze ulica istnieje i sami prosili o interwencję na przykład w tej sprawie. Ja się dziwię tylko, dlaczego w tak zacnym programie nie mówimy o bardzo ważnych sprawach tego miasta. O ostatnio problematycznym MPWiK-u, o źle wykorzystanych funduszach unijnych, o tych dziurawych ulicach, o których mówimy. To jeszcze porozmawiamy. O zaniedbanych osiedlach jak Piasek i Rymera. To jest ważna sprawa, ale jest gradacja. Są też bardzo ważne sprawy w mieście.
I uważam w takim programie, dlaczego tak, dlaczego nie powinniśmy mówić również o tym, gdyż warto rozmawiać. Ale to jest też ważne. Tutaj się z tobą zgodzę. Ale jednocześnie, to są ważniejsze problemy. Gdybyśmy o wszystkim mówili tutaj, to zrobimy chaos i bałagan, a nie o to chodzi. A ja uważam inaczej. Nie mówimy o tym, gdyż te tematy są niewygodne dla Urzędu Miasta i dla pana prezydenta. Takie jest moje zdanie. Ja chętnie bym porozmawiał na właśnie te trudne tematy. Ale to może wróćmy do tematu dzisiejszego programu, panowie. Bardzo bym prosił o to. Na dzień przed przyjęciem ustawy przez Sejm podczas marcowej sesji Rady Miasta Mysłowice z inicjatywy radnych klubu PiS przyjęty został wniosek o zmianie nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wniosek teraz trafi pod obrady Komisji Samorządności, Przestrzegania Prawa oraz Komisji Finansów. To ja zadam teraz takie pytanie. Czy nie lepiej o nazwie ulic, na których chcą mieszkać mieszkańcy danego miasta, to też dotyczy całej Polski, lepiej niech decydują o tej nazwie mieszkańcy tej ulicy, a nie decydują politycy? Ja mam takie tutaj pytanie. Ja bym chciała wypowiedzieć bardzo chętnie. Otóż nie uważam za jakieś absolutnie nie aprobuję jakiegoś bezkrytycznego spoglądania na to, co się dzieje na Zachodzie, ale mnie się naprawdę na przykład podoba zwykłe numerowanie ulic, jakie mają Nowojorczycy. Bardzo fajna sytuacja. Natomiast my będziemy, bo zobaczcie, w czym rzecz. To, czego ja się naprawdę boję. Ludzie, którzy mieszkają na ulicach neutralnych typu Krokusów, Bratków i nie wiem, prostokątnej bądź kwadratowej, są w sytuacji bardzo komfortowej. Ich nigdy nie dotknie taka roszada historyczno-polityczna, którą my po raz kolejny ludziom fundujemy. My jako radni poniekąd za to też odpowiedzialni. I taki moment, gdzie rzeczywiście znowu popadamy w wymianę na te wszystkie takie nazwy, które no, są naznaczone historią. Gdyby za tym szła świadomość, ja bym naprawdę była pierwsza, która się podpisuje pod tym, że ludzie mieszkają na ulicy, ale są świadomi tego, kim jest patron tejże ulicy. Tymczasem no, wiedza historyczna jest tak znikoma, że tak naprawdę to będzie tylko zmiana dla samej zmiany, poza wydźwiękiem takim być może medialnym, patrząc z perspektywy wnioskodawców, no nic za tym nie pójdzie. Naprawdę, nic nie pójdzie, żaden pozytyw za tą zmianą nie pójdzie. Gdybyśmy zapytali mieszkańców, czy wolicie mieszkać na ulicy Krokusów Słonecznej, czy Rotmistrza Pileckiego, to obawiam się, że Rotmistrz Pilecki miałby najmniejsze szanse. Przy czym musimy pamiętać, że to rodzi jeszcze koszty, bo tak krótka ulica pewnie tam specjalnie nie ma jakichś firm, ale w dowodach osobistych jednak są adresy i to wymagać będzie wymiany. Mieszkańcy zadają pytanie pewnie, albo zadadzą, kto nam za to zapłaci, czy to zrefunduje Urząd Miasta, czy też nie. A to jest w ustawie określone. Jest w ustawie określone, ja przerwę, to, przepraszam dobrze, może tutaj, bo to będzie... jest określone wyraźnie. Prosiłbym nie wprowadzać mieszkańców w błąd, bo to jest wyraźnie określone tak, że zmiana tych adresów wszystkich w dowodach nie będzie miała wpływu i nie będzie obowiązkowa wymiana tych dowodów. Więc jeżeli będzie dana ulica zmieniona, a w dowodzie mamy inną ulicę, nie musimy wymieniać. Możemy ten dowód wymienić wtedy, kiedy skończy się jego data ważności. Druga rzecz, wszystkie pisma i postępowania sądowo-administracyjne, jeśli będą wymagały zmiany, a to są na przykład księgi wieczyste, rejestry, ewidencje, będą zwolnione z opłat. I to jest dobra wiadomość dla mieszkańców, gdyż nie będą ponosić kosztów. Mhm. Ale wszystkie wewnętrzne pisma i wszystkie z urzędu wychodzące pisma będą, czy jakby koszty są po stronie gminy. I to też ustawa mówi, panie radny, proszę to podkreślić, ja specjalnie zerknęłam. Czyli jakby koszty jednak wewnętrzne po stronie gminy są. Publiczna analiza i lamentowanie na temat kosztu moim zdaniem jest nawet czasami i ma zamiana hipokryzji. Z tego względu, że są wśród nas radni wieloletni, wielokadencyjni. Jeśli wolną ręką szastaliśmy pieniędzmi, jeśli źle wykorzystywaliśmy środki unijne, nie dostawaliśmy tych zwrotów po kilkaset tysięcy złotych, to nie było głosów, że brakuje czegoś, że nie mamy na to pieniędzy. A teraz naprawdę to nie będą aż znacznie koszty. Na przykład ta ulica, o której mówimy, tam jest bodajże 8 budynków tylko. Także ja nie widzę, żeby to był duży koszt w naszym mieście Mysłowice. Skąd pan wie, że nie było głosów? Może były, ale głosy, tak na ale patrzmy się na ostatnie nawet obligacje, które mieliśmy. Też przegłosowaliśmy pożyczkę niestety na spłatę poprzedniego zadłużenia, nie na inwestycji, nie na rozwój miasta. Także wydajemy te pieniądze, wydajemy nawet na gazetki, które chwaliły prezydenta, czas obligacji to czas inwestycji. Niestety nie było tak. Z tego poszło 30-20% na inwestycje, reszta na spłatę poprzedniego zadłużenia. Też wydajemy, a my mówimy na specyficzne koncerty, które
też nie każdemu się podobają. Może tak, ale to koszty będą stosunkowo niewielkie. Oczywiście niewielkie. I to tak wygląda. Natomiast ja myślę tak, wychowałem się, ukształtowałem się raczej w duchu demokratycznym i w momencie, kiedy mamy takie ulice, takie sytuacje, kiedy trzeba dostosowując się do ustawy podejść, ja bym najpierw zapytał mieszkańców, nawet z propozycją, czy chcecie, żeby taka osoba była patronem waszej ulicy, bo myślę, że... Takie mini referendum, tak? Takie mini. Myśmy to często robili w mojej dzielnicy w różnych sprawach. Na przykład dotyczyło to pogranicznych osiedli, żeby zmienić miejsce. W pewnym momencie też takie referendum było do przynależności do dzielnicy. Bo później, kiedy myśmy już pracowali w zespole, to nie, bo jakby to było ponad już z czego innego wynikało. Natomiast warto zapytać mieszkańców, dać im propozycje. Życiorys przy okazji warto też dać do przeczytania, bo o rotmistrzu Pileckim słyszy się, że taki był. Natomiast wchodząc jakby już w szczegóły jego życiorysu, no to czasami można usłyszeć, że był patriotą i też się na tym kończy. Warto, jeżeli jest to postać, która ma być patronem ulicy, warto przynajmniej tych mieszkańców, którzy z tym są związani, uświadomić i zachęcić. Nie? To też, cieszę się, że takie słowo padły. I druga rzecz, myślę, że warto też zachowywać procedury, które mają w mieście. Sesja nie musiała przyjmować wniosku, który troszeczkę zaskoczył radnych, bo widziałem taką debatę, czy słyszałem debatę wokół mnie. Kurczę, jak to jest, nie? Że my jesteśmy zaskakiwani. Można było zrobić to normalną drogą, złożyć wniosek do przewodniczącego, który nadałby temu normalny tryb, dostalibyśmy informacje o tym, komisje by się nad tym pochyliły, stosowne w tym przypadku samorządności i też byłoby to troszeczkę inaczej odbierane, a tak mogliśmy mieć taki wniosek wspólnie praktycznie przegłosowany w całości przez Radę Miasta, a okazało się, że wielu radnych potem miało kontrowersje. To tak abstrahując już powiedzmy od samej idei zmian nazw ulic, natomiast sposób wprowadzania pewnych rzeczy mogą być normalne. Ja tu się zgodzę też z panią radną Dorotą z tego względu, że przerażający jest ten brak wiedzy historycznej. Czy to będzie nasz wewnętrzny tutaj bohater jakiś mysłowicki, czy jakiś bohater narodowy, warto, żebyśmy te ulice, które na piedestale wysuwają tych sowieckich system totalitarny, żeby znieść to. Może być to tak, nie musi być to akurat taki, jak ktoś zaproponuje. Mało tego, ustawa przewiduje też, że IPN będzie weryfikował, czy dana nazwa jest potrzebna, według tej ustawy jest do zmiany, czy nie. Także jest też opieka historyków i oni się na ten temat też powinni wypowiedzieć. Owszem, jak najbardziej propozycje mieszkańców byłyby za, z tym, że mieszkańcy jednak naprawdę mają poukładane swoje potrzeby. Wiedzą, że najważniejsze dla nich jest to, jak oni na tej ulicy mieszkają. Ale może nie decydujmy, potem... panie Mariuszu, za nich po prostu. Może niekoniecznie. Jak najbardziej, sobie... tylko że, tak jak powiedziałem na początku, ten wniosek został mi zwrócony właśnie na spotkaniu z jednym z synów żołnierza wyklętego, który był pod dowództwem pana Witolda Pileckiego, rotmistrza Pileckiego, który był u nas tutaj w Mysłowicach, pan Płużański. I mieszkańcy właśnie na tym spotkaniu zwrócili uwagę, że jest taka ulica i że chcieliby zmianę choćby nawet na tego patrona. A dodam, niedawno pan prezydent otworzył rondo imieniem rotmistrza Pileckiego i wielkie dzięki tutaj ukłon do pana prezydenta. Po raz pierwszy pan chwali prezydenta. Po raz pierwszy taka inicjatywa miała miejsce. No szkoda, że teraz może, dlatego że sytuacja geopolityczna się zmieniła, może dlatego pan prezydent odrobił. Mało tego, rękoma pana prezydenta w Muzeum Miasta Mysłowice została po raz drugi ściągnięta wystawa IPN dotycząca rotmistrza Witolda Pileckiego. Pan dyrektor taką wystawę ściągnął. Były wykłady, były rozmowy. No i do tego muzeum również zaprosiliśmy pana Płużańskiego, który również podzielił się swoją wiedzą na ten temat. Dobrze, bo w związku z tym coś się dzieje, coś zaczyna u nas wzrastać. Ludzie zaczynają się pewnymi tematami interesować. My mamy również swoich, podejrzewam, lokalnych bohaterów. Jestem jak najbardziej, żeby zmienić tę ulicę na tak, jak mieszkańcy sobie życzą. Tylko ta przerażająca jest wiedza historyczna, której niestety mieszkańcy nie mają. Mariusz, ale powiedz, czy nie martwi Cię to, że mamy rondo rotmistrza Pileckiego, rondo imienia rotmistrza Pileckiego. Jak wjeżdżasz do Jaworzna, jedno z centralnych rond też nosi to samo imię i też stosunkowo niedawno została ta nazwa nadana. No i teraz ulica, pytanie, wiesz jak działa społeczeństwo, sam wiesz, pracujesz też z różnymi ludźmi i ja na przykład pracuję z ludźmi młodymi.
tego typu narzucanie i to jeszcze takie epatowanie, takie przesadne, bo wystarczyłoby to rondo, a teraz mamy rondo i ulicę i wystawę i jeszcze za chwilę coś tam, za chwilę się okaże, że ten rotmistrz Pilecki, któremu rzeczywiście należy się niewątpliwie powiedzmy udział w naszej historii, będzie postacią marginalizowaną, bo się po prostu znuży społeczeństwo tym bohaterem. Czy do tego chcecie zmierzać? Naprawdę, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby z tej gwardii ciążącej, jak mówisz mieszkańcom, z tego ciężaru historycznego Gwardii Ludowej przejść w jakąś taką naprawdę radosną, słoneczną, neutralną zupełnie światopoglądowo-politycznie nazwę. To będzie wtedy, to miałoby sens. Jeszcze raz powtórzę, była to prośba i wniosek mieszkańców na jednym ze spotkań, także jestem przedstawicielem mieszkańców i chciałem zrealizować to, nie tylko takie wnioski, ale nie wiesz, tylko takie prośby. Ilu mieszkańców? No ale była taka grupa. A ty mówisz o tym, że ktoś by chciał kwiatową. Czy ktoś taki wniosek wcześniej złożył? Nie. Jest teraz dobry moment. Ludzie o tym mówią. Prezydent miasta się pokłonił nad tym problemem, powiedzmy, żeby takie rondo nazwać takiemu wybitnemu człowiekowi, bohaterowi narodowemu, rotmistrzowi Pileckiemu. Więc jeśli była też taka wola mieszkańców, to poszliśmy z zaciosem dalej. Mówimy to, stwórzmy też taką ulicę. Jeśli było przyzwolenie, wręcz nawet to był pomysł Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego, żeby nazwę takiego ronda nadać. Nie była to inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, więc pomyśleliśmy, że nie spotka to oporu tego ugrupowania, które prezentuje pan prezydent. No i właściwie nie spotkało żadnego ugrupowania. Żadnego oporu nie było. No, właściwie przyjęliśmy to jednogłośnie. Ważny a panie Wojtku, to ja zapytam, to pan jest za tym, żeby były te ulice przez polityków proponowane nazwy tych ulic, czy jednak ja przez mieszkańców? Ja niekoniecznie jestem tak samo. Tak. Chciałbym dodać, że niekoniecznie, że przez polityków, również przez mieszkańców. Z doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z mieszkańcami, to bywa różnie. Przy granicach to nam wychodziło tutaj z radnym Tomkiem, pamiętamy jak to czasami bywa. Natomiast dobrym może rozwiązaniem jest jak gdyby wskazanie jakiejś propozycji i spróbować porozmawiać z tymi mieszkańcami, czy akceptują akurat nazwę w takiej formule. Jeżeli by padły inne głosy, to można się zastanowić. Natomiast jeżeli zupełnie jak gdyby umożliwimy wybór mieszkańcom, to Kowalski powie Kwiatowa i Ksiński powie Stokrotek, i tych pomysłów inny nie ma. Powie, tak, no właśnie, dlatego ta propozycja jest moim zdaniem właściwa i zobaczymy, jak mieszkańcy dobrze by było przeprowadzić, porozmawiać z nimi. Jeżeli większość akceptuje tą nazwę, ja nie widzę problemu, żeby była to ulica Witolda Pileckiego. Warto wziąć jeszcze pod uwagę jeden aspekt. W tym momencie już to nie jest pod kątem rotmistrza Pileckiego, natomiast zdarzają się takie sytuacje, gdzie pewna nieświadomość powoduje, że się przyjmuje patrona ulicy i nagle się okazuje, że człowiek przegląda karty historii i ten patron, jeżeli w skali Polski był kimś super, to w skali mikro to był przekleństwem. Przykład dam Kazimierza Wielkiego. Uśmiałem się kiedyś, kiedy widziałem bodaj w Pszczynie ulicę Kazimierza Wielkiego, który obiektywnie był królem dobrze postrzeganym, ale akurat ten król najechał Pszczynę i ją puścił z dymem, nie? Więc ktoś, kto nie miał bladego pojęcia o roli w rozwoju miasta tegoż króla, nadał taką ulicę. Natomiast może warto na to też przez taki pryzmat spojrzeć, żeby nie było osób, które patronami osób, które w różny sposób zły przyczyniły się do poszczególnych. U nas na przykład takim jest Jan Zamoyski, który w czasie elekcji Zygmunta III Wazy puścił Mysłowicę z dymem, prawda? To też warto o tym pamiętać. Ja przypomnę, że właśnie taką może historyczną nutę, że w czasie II RP właśnie chołpienie i na pierestał wystawianie sowieckich symboli totalitarnych na przykład było karane i spotykało się oczywiście z negatywnym odbiorem wśród społeczeństwa. Także po roku 1917, po tym tak zwanym cudzie nad Wisłą, no Polacy no chcieli, odetchnęli trochę od tego totalitaryzmu. Potem mieliśmy, wiadomo, rozbiór Polski kolejny, czyli totalitarny system hitlerowski i sowiecki, który rozebrał Polskę. No i niestety niektóre te nazwy zostały, więc warto iść w tym kierunku, żeby nawet mieszkańcy decydowali, żeby takich miejsc u nas nie było.
Tutaj jeszcze pani Dorota, jeszcze króciutko powiem, wspomniała, że gdzieś ten system przebiegał, może nie do końca przeszedł, ale kilka lat temu powstał pomnik generała Czerniakowa, który niestety był może bohaterem rosyjskim, ale mordował naszych żołnierzy i niedawno nawet piasecznie został ten pomnik zamontowany, co oburzyło oczywiście społeczeństwo rosyjskie. No, takich symboli nie powinniśmy, uważam, mieć w naszym kraju. Dobrze, teraz jeszcze zapytam. Ja jeszcze tylko, jeśli mogę. Zdanie, tak, jedno? Dokładnie z tym samym sprzeciwem, na przykład z mojej perspektywy, spotka się zawsze jakakolwiek próba patowania symbolami nazistowskimi. Dokładnie. I wpuszczanie organizacji nazistowskiej do szkoły też powinno się spotkać ze sprzeciwem, o czym państwo, mam nadzieję, wiecie. Natomiast może warto chwilę jeszcze zatrzymać się nad jedną rzeczą, bo też trzeba się zastanowić nad rolą pomników. Patrząc na Plac Wolności, tam tych pomników parę już było i parę następnych się pojawia w naszych czasach. I teraz ja się czasami zastanawiam, czy na przykład obalanie starych pomników jest właściwe, bo one też są pewnym świadectwem historii. No gdyby opatrzyć pomnik, który tam stał wcześniej Armii Czerwonej, odpowiednim komentarzem do tego, nie? Że taka sytuacja była, że było to wymuszone, a wcześniej były tam pomniki cesarzy niemieckich, również zdemontowane zostały, więc może te świadectwa historii, jednak burzliwej bądź co bądź naszego miasta, no niepotrzebnie się wyrzuca. Może trzeba było gdzieś znaleźć miejsce, gdzie można by było również je postawić, żeby przypominały, że jednak ta historia jest złożona, bo no, co by nie powiedzieć, nie ma w historii, to już też tu dzisiaj padło, czarno-białych kolorów, zawsze są jakieś odcienie szarości, a jednak no, pewne świadectwa historii gdzieś tam nam umykają, gdzieś odchodzą, gdzieś są celowo niszczone lub burzone. I to też jest pewne fałszowanie rzeczywistości, także to w taki sposób też trzeba delikatnie podchodzić do tego. Ostatnie pytanie, bo drodzy państwo, co z tymi mieszkańcami, którzy na przykład nie będą chcieli zmiany nazwy danej ulicy? Wyczytałem w internecie taką wypowiedź prezydenta Nowej Soli. Nie jestem zwolennikiem tego prawa, wolę, by decydowali mieszkańcy. Lepiej, by władza tego odgórnie nie narzucała. Dyskusyjna sprawa, lepiej nie iść za daleko. Tak dodał prezydent Nowej Soli. No ale co z tymi mieszkańcami? Przecież ustawa jest dokumentem obowiązującym. Czyli my jako radni też nic z tym nie możemy zrobić. Prezydent może się nie zgadzać, my jako radni możemy się nie zgodzić, ale trzeba będzie te zmiany zaprowadzić. To był problem właśnie dlatego, do tej pory nie mamy tych spraw uporządkowanych, między innymi również. Teraz państwo zajęło się tym, no, gdyż to jest rola państwa, żeby takie sprawy uporządkować i narzuca samorządom do roku czasu zająć się tymi sprawami. Jeśli my sami wewnętrznie zmienimy tego, to wojewoda będzie sam, oczywiście z konsultacją z IPN-em, czyli z historykami, takie nazwy zmieniał. Warto skorzystać z tej szansy, żebyśmy my, bo jako przedstawiciele mieszkańców, możemy tą nazwę nadać taką, jaką by mieszkańcy chcieli. Jest ustawa, będziemy musieli do niej podporządkować. Uważam, że powinniśmy już dawno to zrobić. Ja w tej sprawie, no ja do dziś naprawdę pamiętam, jak parę lat temu była możliwość przyjęcia pieniędzy z Unii Europejskiej na rekonstrukcję, rewitalizację Trójkąta Trzech Cesarzy. Które to Trójkąt Trzech Cesarzy, zdaniem radnego wypowiadającego się wówczas na sesji, jest miejscem hańby narodowej, które trzeba zasiać i najpierw zaorać, a potem zasiać. I nie wzięliśmy tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Ja już wtedy zapytałam, co w związku z tym KL Auschwitz też trzeba zaorać i zasiać, bo jest to dowód na historię, która miała miejsce. No to tak nie działa, panie radny. To nie można zakładać, że ustawa jest bezwzględna. To znaczy, no mówię, my to z ironią, bo ja to powiedziałam z ironią, my do tej ustawy się po prostu zastosujemy, bo tak działa prawo. Nie polemizuje się z prawem. Jest większość rządząca, jest większość, która decyduje o tym, że taką ustawę trzeba będzie po prostu z pokorą wprowadzić. Natomiast prezydent Zamościa, no cóż, pewnie wypowiedział się, ale i tak Nowej Soli, ale i tak tę ustawę, podobnie jak samorządy wszystkich innych miast, zaprowadzą. Tylko z tą jedną uwagą, że jeśli ktoś nie zna historii, jak powiedział Tomek, jak kraj, który, czy naród, który nie zna swojej historii, popełnia historyczne błędy. I my się nie uczymy na przeszłości, tylko popełniamy wciąż te same błędy. Powinniśmy się uczyć właśnie. Ja dodam, że jesteśmy winni tym ludziom, tym żołnierzom, którzy walczyli o naszą wolność.
oraz tym ludziom, którzy walczyli w latach 70., 80. również o naszą wolność, bo walczyli też z systemem, który był w Polsce. A dzieciom naszym jesteśmy winni właśnie tej prawdziwej historii i uczenia im tego. I zwiększania świadomości wśród mieszkańców o historii Mysłowic, o historii Polski, gdyż właśnie z tej świadomości wynika ta niechęć czasami nawet mieszkańców do zmiany na przykład nazwy danej ulicy. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Ta dość ciekawa dyskusja tylko jedno udowodniła, panie radny, że wcale to nie był temat zastępczy, tylko temat bardzo interesujący, bo dotyczy jednak mieszkańców naszego miasta. Ale są bardziej ważniejsze tematy. Ważniejsze. Na pewno jeszcze będziemy przechodzić w naszym programie. Dlaczego tak, dlaczego nie? Bardzo dziękuję. Dorota Konieczny-Simela, Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców. Dziękuję bardzo. Tomasz Wrona, Mysłowickie Porozumienie Samorządowe. Wojciech Chmiel, My to Mysłowice. Prawo i Sprawiedliwość, Mariusz Wielkopolan. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.